Witam wszystkich serdecznie w już chyba 9 odcinku Zagrajmy w Naruto i dół, góra, dół, góra, dół, góra. Świetnie. I spróbujemy teraz zawalczyć jeszcze raz z Sakurą. Tym razem skopić tyłek. Nie ma innej opcji. Choć muszę powiedzieć, że niektórzy przeciwnicy stanowią naprawdę duże wyzwanie dla naszego Naruszeka. Przede wszystkim dobrze, że pana ma możliwości blokowania. Świetnie, przerwaliśmy jej jutsu. Ona ma bardzo niebezpieczne jutsu kumulacji czakry. Cały czas atakuje od dołu. No. Pięknie. Cały czas nie mogę zaatakować jakoś precyzyjniej. Jezu. O mój Boże, teraz mi to kopię. Świetnie. Dobra, buffa odpalamy, ostatnie nasze nadzieje. Oni są straszni do pokonania, jeśli o to chodzi. No i powiedzcie mi, na co mi się to przydaje, skoro ja nawet nie mogę wyprowadzić żadnego ataku. Och, świetnie, dopiero KO. Ledwo. Dobra. Wow. Moje życie jest, widzę, na bardzo wysokim poziomie. No, znowu zjemy raman. Do pełna przynajmniej prawie uleczył. I weźmiemy sobie to poboczne zadanie, które tutaj mamy jeszcze w okolicy. Widzę, że jedno jest. Chcę wykonywać wszystko, co tylko można, by mieć tą kasiorę. Poza tym dostajemy też punkty do ulepszenia jutsu i tak dalej. No okej, zgubiłeś torbę w lesie. Cudownie, idealne zadanie dla ninja. Tak samo jak zdjęcie kotka z drzewa. Co za bullshit! Kiedy wreszcie dostanę zlecenie na jakieś morderstwa? Jak było w Tenchu. Tak jest, Tenchu to gra dla prawdziwych ninja. Tych dorosłych. Auć. Pięknie Naruto. Dosłownie pięknie. O, w ogóle. Jeśli chcecie zagrać na przykład w prawdziwą grę o ninja, taką... no, poważną, zagrajcie w Tenchu. To jest tytuł, który... przynajmniej na mnie zrobił wielkie wrażenie. I polecam każdemu, jeśli nie graliście. Ninja. I to trochę mocniejszy. Od razu bandit boss. Aha, byłem pierwszy teraz. Jak ja nie lubię tego jutsu silnego. O, oczywiście spalone. To by było inaczej. A to klasycznie ci pokonam w takim razie. A, tak się robi ten cios spod spodu. Nieźle. To jest strzałka w dół, bok i Y na padzie. Bardzo fajnie wypomyślane. Świetnie. Nie wiem, czy dostanę tam jakąś kasę. Chyba tak, ale nie zwróciłem uwagi ile. Gdzieś tutaj zgubiłeś swoją torbę, tak? Czyli... o, znowu będzie trzeba wszystkie te pułapki przejść jeszcze raz. Czy ja tutaj mogę wejść na górę, czy mam... jestem za słaby? No, nie jestem za słaby trochę. Dobra, będzie trzeba to też podszkolić sobie, jeśli chcę pozbierać wszystkie te rzeczy. Torba jest... a, tam na końcu aż? No dobra. To już wiem, gdzie masz. Gdzie mam się udać. No ale na... o, kolejne pułapki rozstawione. No ale na pewno... pięknie. To było po prostu minięte, pierwsza klasa. Ale potrenujemy sobie troszkę też nasz skill walki, co mi się przede wszystkim przyda. A następnie... świetnie. A następnie zdobędziemy też dodatkowe pieniądze. Jeszcze jeden bandyta. Chyba podstawowy. No, a to z niego pokonamy bardzo szybko. Nie wiem naprawdę, co musiałby wprowadzić nowego. Pięknie. A
to można spamować, to fajnie. Bomba. I od razu z ciosu kończącego. Łyka pusi. I jedziemy dalej. Dobra, do tej torebki już niedaleko. Czemu nawet prostej torebki bronią zastępy bandytów? Dziwny świat u ciebie jest, Naruto. Kolejny bandyta oczywiście. Dawaj na klatę. Świetny, widzę, że świetny cios do zaczęcia walki to jest. Pięknie. Nie, serio, bardzo mi się podoba ten cios. Rewelka. Przede wszystkim bardzo ciężko go uniknąć. Wstał i się położył od razu. No, mam nadzieję, że naprawdę starczy nam. O, ten wystarczy przebiec niżej, świetnie. Tu powinien zaatakować, jestem trochę trudniejszy. Albo nie. O, widzę bandyta, bossa. Ten boss jest już mój. Dawaj. Ale jestem zdziwiony, że cała zgraja bandytów ugania się za jedną torebką. Broni jak skarbu narodowego. Dobra, jemu pakuję całe combo. Pięknie, o to chodziło. I podwójne dusy, genialnie. Idealnie. Perfekt. I jeszcze dawaj. Tak jest, jeszcze raz. Tak jest, perfekt. Drugiego poziomu dusy. Okej, o 430 to proszę. Nieźle. Ale ma okaz. Zanieść z powrotem właściciela. No dobra, skorzystamy ze skrótu od razu. I dostaniemy pieniążki. Mam nadzieję, że dużo pieniążków. Tak, z 1000 co najmniej. Przydałby się. Wtedy mogą kupić sobie ten zwój. No i teraz gdzie to się szło? Tędy pójdziemy. A, pięknie, jest przeskoczony. Przeskoczona rzeka. I masz tą torebkę. Chubitko. Cudownie. Pieńca tylko. No dobra, trochę nam jeszcze brakuje. W takim razie, te, trochę nam brakuje. Sprawdźmy, czy jest jeszcze jakieś poboczne zadanie. Jest! I to może być to zadanie, którego właśnie potrzebuję, by kupić ten zwój. Który jest mi tak niesamowicie potrzebny. Szybkie poruszanie się jest rewelacyjne. Kolejny sprzątacz? No okej, znowu oczywiście mamy. A niech ci będzie. Dawaj. Oja. Kamera, kurwa. Działaś przeciwko mnie. O, tak, oczywiście. Teraz w którą stronę mam biec? Przestań pikać. Pikanie jest zabronione. Dobra, try again, bo mnie kamera wykończyła. Na tym cholerstwie. Nie lubię tego, naprawdę nie lubię. Dobra, trzeba być naprawdę szybki.
ten sposób. O, dzięki. Teraz zadziałałaś poprawnie. Teraz niepoprawnie. O, cudownie. Dobra. Idzie znacznie lepiej niż poprzednio przynajmniej. Długi ten wyścig. Dawaj, więcej czasu. Jeszcze z powrotem. No super. Dawaj. Dam to. No do góry. Mamy 4, no 15 sekund w zapasie. To spokojnie, powinniśmy to z palcem w nosie przejść. Jeśli tylko nie spadniemy oczywiście w idiotyczny sposób. Cudownie. Zrobię czegoś takiego faila jak teraz. Dawaj. A, pięknie. No jestem wystarczająco szybki. Cudownie. 500. Ja! Jest 500. Świetnie. Idziemy kupić ten zwój. Na tym mi właśnie najbardziej zależało. Gdzie był tego sklep ze zwojami? To pytanie. Trzeba przejść na drugą stronę i troszkę skręcić. Noki. Myślę, że przebiegniemy nawet górą. O, pieniążek, świetnie. Kupimy sobie ten zwój do siły. On kosztował aż 5000, ale sądzę, że na pewno się opłaci. Teraz tutaj trzeba obiec chyba. O, świetnie. Cześć. I on był tutaj, pięknie, babunia. Dawaj ten zwój. 3000 kosztował? Protection reducer, damage from take from combos. O, to też by się przydało. Luck. No to ja niezwykłe fajla teraz zrobiłem, ale nikt nie będzie. Kupimy sobie od razu to. I siła. Świetnie. Fury. Enter the damage from the rage mode. Increase the duration of rage mode. Zwiększa długość tego rage'a. To by się przydało chyba. Weapons. Increase the middle of the throw. Mam jeszcze 2000. Defense. Reduce damage taken from rage mode attacks. Inner Strength at Health Regeneration during Combat. To mogłoby się przydać, ale na to nas nie stać. Ale na te pozostałe też już nas nie stać. Jeszcze jeden jest, Not Yet Abiwali, jeszcze niedostępny. W takim razie kupimy sobie... Wow, siła, Enchant Combo Damage, wohohohoho. To by się przydało. Potrzebuję aż 4 tych złotych monet. No dobra. Zwiększymy sobie długość trwania Rage'a. Mamy już w sumie 3 zwoje. Wszystkie używamy? Tak jest, wszystkie używamy, pięknie. I odwiedziłbym jeszcze sklep z RAM. Ten bar, by sobie to kupić potrzebnych rzeczy. O, cudownie. Hello, Naruto! I polecimy jeszcze sobie do Kakashiego zobaczyć, ile będzie nas kosztować wyuczenie się Shadow Clone Jutsu na najwyższy możliwy poziom, chyba trzeci. No, biegnij nam to. O, nie tak biegnij, debilu! Czasem mam wrażenie, że on nie zareaguje przy tym szybkim sprincie tak jak ja chcę. Przy okazji, Kakashi ma też dla nas to zadanie. Kakashi ma też dla nas to zadanie. Chyba już na ten właśnie egzamin. O mój Boże. Strasznie nim zarzuca na tym. On jest bardzo bezwładny, jak tak biegnie.
Dobra, pogadamy z Kakashi. Trening. Właśnie, ile to kosztuje? 200, jeszcze mamy dużo za mało. W takim razie gadamy z nim o misji. No, oczywiście. And I see you passed the little test the Hokage cooked up for you. No, to jest zdziwienie, oczywiście, ale zdziwienie. That was Iruka who kidnapped young Moegi. The others had their own tests as well. Spoko, Iruce już skopałem dupsko. It was part of a final test to see if you were truly ready for a very important phase of your training. Really? I know this is a bit sudden, but I recommended you for the Chunin exam. All three of you. All right, Kakashi-sensei, you rock! You rock, jasne. When you're ready, go to the entrance to the Forest of Death and speak to Proctor Anko. And be careful, Naruto. The Chunin exam is not something to be taken lightly. That's it. I'll go in there and show him, after all! I'm Naruto Uzumaki, and one day I'll be Hokage! No bo, oczywiście. Bardzo mnie ciekawi, czy... Szkoda, ciekawe, czy zrobią też ten test pisemny tutaj, to by było po prostu ołny. Całkowicie by mnie zaunili tym. Dobra, biegniemy do tego lasu śmierci, on tak napisał. Forest of the Death, czy Dark? Chyba Death. To jest nowa lokacja, która nam się teraz powinna odblokować. Ale jeszcze trzeba tam dojść, to przeskoczymy po raz kolejny tą drogę. Jakby nie moglibyście zbudować normalnych, nie wiem, rzek, mostów nad rzekami, cokolwiek. Tylko patrzę, ciągle skakanie i inne rzeczy. Ja rozumiem, że ninja to mobilna cholera, ale przydałoby się czasem coś takiego. Ale ja tutaj chyba nie wejdę. No pięknie. Chyba, że mnie odblokują. A, dobra. Mogę wejść nawet jeśli... pięknie. Teraz będą atakować mnie jakimiś pierdołami. Uniknąłem. To było coś. Szybciej, Jezus Maria. Akcje kolejne. Nice, idzie nieźle. Dobra, na razie to jest mój najlepszy chyba. Pięknie. Jestem maksymalnie skupiony na tym, co się dzieje na ekranie. Genialnie. Achievement chcę za to. I los się zebrało. I dotarliśmy już do lasu. to jest na mapie. To było to na mapie. Forest of Death. To będzie jedna z trudniejszych lokacji, ale fajniejszych. No co ty, wymiękasz? Las śmierci. You're going to find out why. Go on, you don't scare me. I can handle anything. Nie mów, póki nie przeskoczysz, poczekaj. Looks like we have ourselves a tough guy. Anyway, I'll explain what you'll be doing. The first thing you need to know is that this test will tax every survival skill you possess. It will take place in the Forest of Death located behind me, and will consist of an anything-goes battle to get your hands on these scrolls. Now, let me make this clear. Each squad will receive either an Earth Scroll or a Heaven Scroll. To pass, a squad will need at least one of each type of scroll. And what about this forest? The gates of the 44th Battle Training Zone will be locked. Inside is the forest. And at the center of the forest is a tower, located 10 kilometers from the gate. You and your squad must bring both a Heaven and Earth Scroll to the tower. Also, none of you may open the scrolls until you get to the tower. That sounds simple enough. What about supplies and resources? Oh, there's plenty of food and supplies in there for you to find. But that's not all.
There are also man-eating beasts and poisonous plants in there. Some people would you go looking for? No dobra. I po entuzjazmie Sakury. That's it. You'll get your scroll when you pass through the gates into the Forest of Death. I don't suppose you have any last minute advice to offer. To sami chcieli się zostać ninja. Well, all I could think of is... Don't die. Okej, okay, jedyna rzecz, która chce nam polecić, to jest nie umierać. No i zaczynamy egzamin na... Nie wiem kogo, bo zapomniałem. Our best chance of passing this test is to stick together, so let's... The smoke bomb! They're attacking us already! Znowu? I can't see anything! Sasuke, where are you? Chunin Ninja, no okej, okay. Atakują nas chyba inni, którzy chcą zdobyć ten... Pięknie, dostał. Nie, to ja dostałem. Jezu! Skup się wreszcie na tym. Nie idzie mi ta walka zbyt dobrze. Spamujemy cię trochę. Oh my god. Straszne to jest, no. Uwa, koleś jest potężny. Chyba nie wypatrzył z kakaszem, cholera. Rage mode. No, pięknie, że ja mogę w ogóle cokolwiek zrobić. Dziękuję bardzo. Teraz dopiero dostaję jakieś potężne obrażenia. Co, on też ma rage mode'a? O, pięknie. Coś takiego jak Naruto. No to musimy skorzystać z pierwszego memo już. Kiepsko się to zapowiada w takim razie. Pięknie. No dawaj. On jest szybszy ode mnie, no. Strasznie trudny. Jak na razie zdecydowanie jeden z trudniejszych gości, jakiego spotkałem do tej pory. Bardziej też ma buffa. No, nie mów, hop, póki nie przeskoczy naprawdę. A gdzie reszta? No pięknie. Sakura, Sasuke, where are you guys? Oh man, I got lost during the fight. Super. No to się chwalisz. Mission upgrade. Find it. Aha, znajdź. Znajdź swoich towarzyszy. Tu będziesz trzeba dużo skakać. Dobra, widzę ulepszone kłody. Świetnie, tam mamy się dostać. Nie mogę tam, po prostu, w tamtą stronę iść? Wow, jest świetnie, kamyk, którego zaraz rozwalimy. Tu mi z jutsu wychodzi od razu, bardzo trochę gorzej. Świetnie, będziemy, zbieramy te pieniążki, żeby sobie ulepszyć ten zwój do siły. Wow. Dobra, kolejne. Chyba mieliśmy do wyboru albo tą drogę, albo tamtą. Dobra, wolę nie ryzykować, niech się wysuną najpierw. Aj, idziemy. To chyba jest krótsza droga, ale bardziej niebezpieczna. Dobra, teraz oberwał. Wymiana ciosów. Nie da się tak łatwo. O, właśnie o to chodziło. Jak on mnie łapie tak szybko? Ja tam nigdy nie mogę z takiego dystansu złapać. Pięknie, teraz oberwałeś. Rage mode! Jest! Na każdego, jak będę musiał zużyć memo, to ta, ten forest nie pójdzie zbyt szybko.
Lecimy od najsłabszych. Serio, naprawdę, walki stały się bardzo wymagające do teraz. Chyba ten koleś jest naprawdę szybszy ode mnie i kiepski. No! Bez jaj! On mnie obdomi! Dobra, rage mode w takim razie. No i teraz od razu wszedł mu cały kombi, nie? Świetnie. Muszę zapamiętać, że jeśli go podbijam od dołu, to żeby od razu jutsu korzystać, bo bez tego będzie ciężko. Świetnie. Dostaliśmy pieniążek. I to jest chyba druga droga do tego miejsca, gdzie powinniśmy się udać. Wow, jeszcze jedna ukryta rzecz. Świetnie. Ale nie to miałem zrobić. Cudownie. Rozwalcie ten kamer. Przynajmniej naszą nagrodą będą dwie monety. Za jedno dwa poświęcone w zasadzie już memo. To jest. Bo tędy powinniśmy dojść wtedy. No, czyli od razu idziemy do przodu. Mieliśmy dwie drogi do wyboru. I zobaczymy, czy teraz się uda przejść też bezbłędnie. Na razie idzie nieźle. Przynajmniej lokacja się zmieniła. Odpowiednio do lasu. Świetnie. Znowu. Zmieniaj. Znowu zmieniaj. Ach, pięknie. Na razie bezbłędnie idzie. To jest trudniej. On coraz szybciej biegnie, więc wiecie, na serio nie jest zbyt proste. Wow. Może uda się nawet bezbłędnie to zrobić. Zaczynam łapać prawe! Nice. I achievement. Teraz już naprawdę w głębokim lesie jesteśmy. Będę się musiał tutaj później przejść, pozbierać wszystkie pieniążki. I będziemy mieć tutaj minibossa w takim razie chyba do pokonania. Wow. Najmniej chciałbym właśnie tracić jeszcze zdrowie na pułapkach. Chyba że wybierzemy krótszą drogę z pułapkami. Spróbujemy przejść tędy, to mniej zalecano. Wow. Świetnie. W razie idzie całkiem nieźle. Moneta. Ale mam farta do niej teraz. Jest 5 monet. Będziemy mogli sobie ulepszyć w końcu ten zwój na siłę. Świetnie. Ta nic nie ma na dole. Nie. No dobra, ale to już, moi kochani, dalsza część tej przygody w kolejnych odcinkach. Dzięki za uwagę. Hejka.